Okej, mili Państwo, kto nie widział na Instagramie, to zapraszam, bo tam wrzucam zdjęcia, tak jak mam coś robić. Wymieniłem te rurki, dałem z filterkami, tu są stare. Dałem te z filterkami i nowe, te tutaj środki. Wszystkie cztery. Teraz tylko trzeba ustawić tam w tym czarnym pudełku, jakie ciśnienie ma iść na koła. I musi działać, naprawdę, nie ma innego wyjścia. Mówię, jakby to działało, to bym nie miał tego problemu. O, idzie. Patrzcie, idzie Kamil. Będziesz sławny! Tak. Sławny i bogaty! Dobra, idzie kolega z parkingu, także ja sobie tu pozbieram. I już kończę. Dzień dobry, witam wszystkich. Gdzie on uciekł? Gdzieś tam chodzi. Ale mi się podobają te jeszcze jakby te huby były nowe, to już by było, kurde, w ogóle, tak się świeci, nie? Ważne, żeby działało, żeby koła pompowało. Ja wam pokażę, nie wiem jak to działa, będziemy razem. Znaczy, ja będę do tego dochodził, a wy się będziecie uczyć na moich błędach, jak zazwyczaj. Jedziemy, tak? Jedziemy? Pięknie. Dobra, muszę się wpakować. 5,24 tutaj paliwo. A tym tak wstyd, że nawet na tym znaku wielkim wyłączyli, jaka cena diesla u nich. Pewnie bardzo wysoka. A z aplikacją Matflap Wisconsin dzisiaj widziałem 4,47 jest na Quick Tripach. To jeszcze widziałem, że paru osobom pomogłem, parę osób tam dołączyło z mojego linku. Także kierowcy w Stanach, link w opisie do aplikacji Matflap, jak ktoś nie używa, z moim kodem dostaniemy po $10 po waszym pierwszym tankowaniu. Także zapraszam, zniżki są naprawdę fajne, zależy jak ją, kto ma kartę paliwową. Ja mam jeszcze kartę taką RTS, ale te zniżki widziałem nawet, to z Matflapa mam 40 centów taniej, bo w Wisconsin na tym RTS mam 5,80, a Matflap 4,40, także jest różnica. Ja tego nie rozumiem, jak to działa, że darmowa aplikacja i mamy takie zniżki na diesla. Przepraszam panowie za te wstawki o tej aplikacji. Ja wiem, że parę osób zaraz powie, że pewnie pieniądze dostaje. Nie, żadnych pieniędzy nie dostaje, ale po prostu wiem, że są kierowcy, którzy nie wiedzą, tankują albo używają firmowej, dostają z firmy karty, ja tak miałem, i żadnych zniżek. Także czasem warto się tankować za swoje, a mieć dużo taniej, nie? Także chciałbym pomóc kierowcom. Mówię, za $10 co ja dostanę od osoby, ja mam 7 osób, z czego 3 chyba tylko się naprawdę zatankowały. 4 osoby, które użyły mojego kodu, jeszcze się nie tankowały, nie wiem czy się zatankują, ale mówię, warto, naprawdę warto. Także ja w żaden sposób nie jestem tam połączony z tą firmą, po prostu chcę pomóc kierowcom tutaj. Nie wiem jak w Polsce macie, czy macie coś takiego, ale no. Pierwszy raz jestem tak wcześnie, jest za 28, mam na 8 załadunek. Patrzcie, nie ma nikogo, nikogo. Jeden koleś teraz przyjechał małym street truckiem. A nie, jeden tam stoi, ale to on może drop and hooka robi. Drop and hook to jest tak, że się przyjeżdża, zostawia się pustą albo załadowaną i zabiera się pustą lub załadowaną. Przeważnie przywozimy pusty, zabieramy załadowany i wyjeżdżamy, nie? W ten sposób unikają tego stania w drzwiach na załadunku. A, on sobie tam zaparkował, ale ci z Arki to nie potrafią cofać. Naprawdę. Ja kiedyś jeździłem do takiej firmy, co teraz mój kolega Mateusz jeździ, z lodówkami do Ohio. Przyjeżdżali z Arki, to ja cofałem. Kurde, ja później patrzyłem jak koleś cofa, to ja pierniczę, pół godziny, naprawdę pół godziny do drzwi cofał. Już, spokojnie psiunio, spokojnie, muszę iść do środka. Poczekasz chwilkę. Kurczę, pierwszy raz jestem przed południem. No jeszcze 8 rano nie ma i podoba mi się to. Nie ma nikogo. Drzwi dostałem. Zobaczymy, może się tak będę ładował teraz z rana, chociaż no już na czwartek mam na 11 tutaj,
No to też nie powinno być tak źle. Dobra, cofamy do drzwi i muszę pieska wyprowadzić. Patrz, ile osi na kontenerze. Ja pierniczę. 4 osie na kontenerze. Grubo, grubo. Już idziemy, już. Na spacerku. Wracaj! Ładują nas, to już ostatnia trasa z moim psiakiem. Nie, żeby mi bardzo przeszkadzał, czy żebym go nie lubiał, ale to jest męczarnia, wiecie? Fajnie, bo nie siedzę w ciężarówce, teraz bym prawdopodobnie leżał na łóżku i oglądał YouTube'a, a tak no to jakby nie patrzeć, to mnie zmusza do ruchu, ale Marshall zostanie w domu od środy, a ja w przyszłym tygodniu... Oho, kubsko walisz, okej, to nie nagrywamy. W przyszłym tygodniu biorę rower ze sobą, będę się starał jeździć 5 mil dziennie, czyli jakieś 8 km. Trzeba coś zacząć ze sobą robić, bo kurde, szkoda, no szkoda. Im będę starszy, tym trudniej będzie mi schudnąć. Dobra, czekajcie, muszę to pozbierać. Dobra, i idziemy dalej. No, także tak to jest z psiakiem, ale mówię, chciałbym właśnie schudnąć. Tak schudłem, mówię, odkąd żony nie ma, prawie 2 tygodnie, 4 kilo, ale no mówię, nie mam z kim jeść, nie? Samemu jedzeniu już tak nie smakuje. Wczoraj obiadek mama zrobiła, super. W sumie to miałem obiad i kolację z tego dania. Chodź tutaj, tam nie chodź. Muszę go pilnować, ja nie wiem, tyle ma trawy, on będzie po betonie chodził. Dobra, idziemy już do ciężarówki. Wysiurany, wykupciany. Tylko tu mu smycz założę. Chodź tutaj, bo tam jeżdżą. Chodź tu. Trzeba założyć smycz. Czekajcie, bo jeszcze ten worek. No i tutaj go prowadzę na smyczy. Chodź tu. Bo się rozjedzie. Ja mówiłem, że oni nie umieją cofać. O, tam jedzie kolejny, dobra. No i teraz możemy czekać, aż załadują. Kurczę, ciągnie, wiecie, nie nauczony, bo my tak z nim nie chodzimy na spacery. Tyle co teraz, o, już czeka przy drzwiach. Ja chciałem zobaczyć jeszcze na te moje koła, już fajnie, nic nie syczy. Tylko żeby się jeszcze pompowały. No, wygląda wszystko jakby było nowe, nie? Fajne, zielone takie. Tylko mówię, w tej skrzynce czarnej tutaj koło, żeby otworzyć. O, co ja potrzebuję? O, zwykły płaski śrubokręt, ok. I tutaj się ustawia, ile ciśnienia ma iść na koła właśnie. Bo przez te, żeby przez te rurki szło ciśnienie, musi być bardzo wysokie. Mi się wydaje, że mam coś zepsute, że jest bardzo niskie i nie pompuje kół. No ale mówię, tego się będziemy uczyć w ten weekend. Miałem robić agregat, ale mówię, nie ma jeszcze żony, dzieci, mam tyle roboty koło domu. Zresztą, kto tam był na moim kanale z tym z gier, ja mówiłem, ja tam vlogi wrzucam, nawet na Facebooku ten kanał tam pokazywałem, to wszyscy wiedzą, że nie leżę cały czas, no ale trudno. Zrobię. Jak tylko znajdę chwilę, to będę robił. I nie wiem, no nie zmieści mi się ani z tej strony, ani z drugiej strony. Ja myślę, że ja go jakoś będę tutaj ulokowywał. Tu zrobię. Najlepiej to, tylko tutaj te kable przeszkadzają znowu. Musiałby iść tak do góry. Miałem dokupić jeszcze tych sprężyn, żeby one nie dotykały niczego. To chyba trzeba do góry powiesić. I tu jeszcze jedną taką, żeby mogą się dorypać, że dotyka skrzynki. Jak będą chcieli, to się wszystkiego mogą dorypać. Kurde, te nowe sprzęty tych inspekcji nie przechodzą. Dobra, siadamy i widzimy się później, panie i panowie. No wie, z tą ciężarówką to taki jaja, patrzcie jakie mam napięcie. 15 V.
tu mi pokazuje 14,1. Czekajcie, zwiększymy nadmuch na maksa. 14,9. Albo jest, kurde, za niskie, albo za wysokie. Nie wiem. Chyba alternator trzeba wymienić po prostu. W ogóle przed zimą to muszę jeszcze akumulatory też. No nic, dobra, jedziemy. Zielone światło, idę po papiery i jedziemy. Przerąbane niedźwiedziuszka, patrzcie, poduszkę ma pod plecami. Ja już załadowany. Fajnie dzisiaj, chłodno. Nie wiem, co z tym napięciem w ciężarówce. Wydaje mi się, że to alternator szlak terapia. Że teraz przeładowywuję. Chcę koła podciągnąć pod bliżej pod siebie i lecimy. Uciekaj! Uciekaj mi z fotela! Zalałem się. 220 galonów. Niestety na pilocie w Illinois, ale mam 80 centów zniżki tutaj z tą moją inną kartą. W Wisconsin miałbym lepiej, ale już na oparach tu dojechałem. Jak ja już wlewam 220 galonów, to już są opary. Także trudno. Troszkę więcej zapłacę w sumie. Ale nie chciało mi się po prostu stawać drugi raz. Wiecie, ten czas jednak też jest ważny. No i mam piwo, ale z piwem w tym tygodniu będę jechał w całkiem nowe miejsce. Tam jeszcze nie byłem na rozładunku. A tu jedzie takie Volvo jak moje. Ciebie, czy wyjeżdża, czy parkuje? Zielono-czarny. Niestety wam nie nagram, bo nie mam jak. Chyba, że tak w lusterku. O, widzicie? Też o takim kolorze myślałem, ale jednak zostanę przy niebieskim. Żeby te wszystkie środki, drzwi, środek, wiecie, nawet jak odcień się będzie trochę różnił, to on i tak się różni, nie? Ten z zewnątrz od tego w środku. Ale drzwi, klapy, wszystko nie trzeba będzie się przejmować. Po prostu zostanę przy niebieskim, to może bardziej taki szafirowy. Dobra, pełne zbiorniki. Ciekawe, czy wystarczy na dwa kółka do Wisconsin. Chyba troszkę braknie. Zobaczymy. Bardzo jestem ciekawy. Dobra, lecimy dalej. Się nadziałem na otwartą wagę. Były update'y, że zamknięta i teraz kuźwa otwarta. Ajajajajajajajaj. Karta medyczna mi się skończyła wczoraj. Taka karta, odnawiamy ją co 2 lata. To jest w sumie mój największy problem w tej chwili. Wagowo jestem ok, na pewno. Jeszcze jest szansa, że tu dostaniemy track ok to bypass, ale znając moje szczęście, to będziemy zjeżdżać na wagę. Odleciał, a taki chciałem wam nagrać, siadł mi na lusterku taki niebieski ptaszek, ale piękny, kurde, jak z jakichś egzotycznych, kurde, krajów, a nie tutaj z Wisconsin, ale był piękny. Wrócił. Może myśli, że moja ciężarówka to jego mama. Oj, żeby to oddało chociaż część tych kolorów. To nagranie, niestety. Ale i tak zarąbisko. Dojechałem, nie ma nikogo, tylko Kamoń musi się wysiurać. Ale ja się cieszę, że to jest nasza ostatnia trasa razem. Nie jeździłbym z psem, wiecie? Ja już jest ok, już się ten przyzwyczaił, mówię, wsiada do ciężarówki i tak dalej. Nie mam problemów z nim, ale jest to męczarnia dla mnie i dla niego. No widzicie, on musi sobie nogi rozprostować, pochodzić, to w ciężarówce cały dzień siedzieć. Nie, to ja wiem, że to jest, o. To jest, on się męczy, ja się męczę i...
Chodź, marszał. Muszę iść z papierami i pójdę z nim wtedy. Już zostaw ten krzak, chodź tu. Chodź. Okej, no i fajnie, tak wcześniej jeszcze nie byłem. Godzina 16. Cofamy do drzwi numer 3. Kurde, ciekawe jak długo będę to robił. Myślę, że mi się znudzi po jakimś czasie. Także jeszcze mnie nie opuszczajcie. Ale parę tygodni to porobię. Nie wiem, rynek jest... Tragiczny jest rynek, więc ja się bardzo cieszę, że mam te ładunki. Pół godziny rozładowany i to mi się podoba. Muszę zacząć coś, kurde, myśleć, jak tu nagrywać te filmy trochę inaczej. Coś więcej pokazać, bo mówię, te same miejscówki w kółko, to będzie nudne. Też prowadzę 3 kanały, także ja się tam nie nudzę. Bardzo mi się podoba to, co teraz robię, takie na tym moim kanale z live'ami z gier. Te filmy, co tam wrzucam, tylko nie wszystkim się podobają, ale no to kręcę z taką myślą, że poglądy są różne. Ale widzę, że niektórzy ludzie to aż za bardzo biorą do siebie i reagują. A ich tłumaczenia to w ogóle, kurde, mi się wydaje, że nie wiem, gdzie gościu ma mózg. No ale tu mówię, to jest jeden na 20 komentarzy taki, także ogólnie jest dobrze, statystyki są dobre. Ale z tą jazdą mówię, nie wiem, jak to kręcić teraz. Coś pomyślę, będę pokazywał jakieś biurowce, szkoły, kościoły i drzewa, jakie ładne mamy. No bo no nie mam pojęcia, co tu kręcić, jak to kręcić teraz. No teraz jadę na piwo. No i co? No. I co wy byście chcieli zobaczyć, jak piwo już znacie na pamięć? Nie wiem. Jak ktoś ma jakieś pomysły, to piszcie. Okej, idę z psiakiem na spacer, bo strasznie mi oczy. Jestem na piwie, będą dzwonić, jak będą mieli drzwi. O, broker tutaj mówił, że jest od 6 rano do 16. A ja wiedziałem, że tak nie jest. Tak naprawdę, a powinien był wczoraj na 16. Także idziemy na spacer teraz, bo go trafia już. Nie? Motko, patrzcie, jaka szyba brudna. Na szczęście to ostatnia trasa z ceny. Żeby było jakieś urozmaicenie, to wam pokażę. Stanąłem sobie tam, przy wjeździe, tu na piwo. Jak mówiłem, appointment wczoraj na 16. Ja jestem dzisiaj o 18. Dlatego pewnie taki rozładunek ciulowy o tej... Kurczę, jutro o 14.30, nie? Ale ciągnie, on tak nienauczony na smyczy chodzić. On mam taką kolczatkę dla niego, trochę mniej ciągnie, tylko bardzo mi go szkoda w tych kolcach. No ale, jak mówiłem, zostawiam marszala, biorę rower. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie, będę jeździł. I tu na piwie jak będę, patrz na ten widok, te górki. Kurde, nie ciągnij! Muszę go nauczyć, że... O właśnie, tutaj sobie pan jedzie. I ja też planuję sobie... O, patrz, jaka ścieżka rowerowa. Będę sobie jeździł tutaj. Dobra, przejdę kawałek. Straszny wiatr. Teraz się odezwę, jak się przejdziemy. Przy takich bagnach to zawsze mi się wydaje, że jakieś gady będą... Płazy. Ale przynajmniej to nie Floryda, krokodyli tu nie będzie, nie? Z wężem sobie jakoś poradzimy. Oj, dobra. Ale dużo ludzi, już minąłem 4 osoby, a uszedłem kawałeczek. Dobra, przejdziemy się kawałek, zaraz wracamy, nie ma co spacerować na rowerze. Będę chciał robić 5 mil dziennie. 5 mil to jest chyba dokładnie 8 km. Taki mam cel. Chciałbym troszkę kondycję poprawić i schudnąć i tak dalej. Także damy radę, myślę. Nie ma co za dużo na początku od siebie wymagać.
jak zrobię te 5 mil, to będzie super. A na razie no, spacerki z psem. Już zacząłem, można powiedzieć, mój ruch. Bo jakby nie pies, to bym siedział w ciężarówce, patrzył w telefon. No, także dobra. Ale jaja, tu jest taka mini rzeczka i są tu ryby, wam powiem. Widziałem coś taki jak szczupak albo gar. Nie wiem, czy wiecie, co to jest gar. Możecie sobie zgooglować. Były dwie takie, nieduże, bo nieduże. A takie właśnie smukłe, długie ryby. Tylko malutkie, znaczy malutkie. O, czekajcie, nie wiem, czy wy zobaczycie. Nie mam pojęcia, co to jest. Płynie na drugą stronę. Coś takiego właśnie. Małego. Cienkiego. O właśnie, cienkie, a długie. To chyba na szczupak by tak nie wyglądał. Raczej to gar, mi się wydaje. Gar ma taki... No nie wiem. Taki ma taki długi pysk z zębami. Może mówię, zgooglujcie sobie zdjęcia, bo mam tu wkleję, jak nie zapomnę. Chodź tutaj. Chodź tu. O tym właśnie mówiłem na moim drugim kanale. Widzicie, szedł koleś, stanął, zapytał się, co tam, psa pogłaskał, zapytał się, jak się nazywa. I no tak w ogóle zamieniliśmy kilka słów. I to jest właśnie fajne, to mi się podoba. Kurde, tutaj też coś się rusza. To jest, nie wiem, to wygląda jak kałuża, jakby to zalane było. Spacer po bagnach. Mam tytuł na ten odcinek. Miało być... Ostatnia trasa z psem. No to zrobimy podwójny tytuł. Ostatnia trasa z psem. Spacer po bagnach. To będzie dobre, nie? Będzie się klikać? Czy nie będzie się klikać? Ja wiem, że woleliście spaloną ciężarówkę, ale... Ale może ktoś tu zajrzy. Kurde, już taki kawał. Tak, tak. Po dwie kropelki. Byle coś urnąć. Idę tam, bo tam coś jest na końcu. Zobaczę, co tam jest i wracam od tamtego momentu. To tu jest taka kładka, ale podoba mi się. Mają takie miejsca swój urok. Ja to lubię, lasy takie właśnie zalesione okolice. Wejdziemy na kładkę. Ej, ja tu muszę z wędką przyjść. Tu jest całkiem fajny ten strumyczek. Wow. Tylko straszne błoto jest tutaj. Tu by mi się gumiaki przydały. Ej, fajnie tu jest. Czekajcie, wejdziemy na tą kładkę, tu kamienie. Ja sobie tu jeszcze znajdę miejscówkę na ryby. Będę przyjeżdżał łowić ryby. To już nie jest strumyczek, to już taka... Rzeczka, można powiedzieć, dosyć rwąca. Fajnie tu jest. Bardzo mi się podoba, lubię takie miejsce. A tam też wydeptane. Może ktoś tutaj łowi. Idę zobaczyć, czy zobaczymy, jak ktoś łowi, to na pewno jakieś żyłki, haczyki i tak dalej. To jest normalne. Można iść dalej. Tam już mi się nie podoba, bo jest w pełnym słońcu. Ja to lubię tak w cieniu właśnie. Chodź tu, Marshall, chodź. Mam nadzieję, że się nie przewrócimy. No. Myślę, że to jest jego najbardziej ulubiona część jazdy ciężarówką. To są te spacery. On sobie tam powącha, poobsikuje. Ostatnio na Facebooku ktoś wystawiał, że właśnie jakieś rzece się kąpali z psem po drodze do domu. Pies zaczął, był taki bez życia, zaczął wymiotować i zdechł. Że jakiś wirus był. I że to niby z wody. Nie wiem.
Nie, ja mam do wszystkiego bardzo sceptyczne podejście, wiecie? Ja ten w nic za bardzo nie wierzę. To, co ludzie mówią, czy nawet lekarze. Się przekonałem o tym, że kurde, nawet lekarze pojęcia nie mają, o czym mówią. Ile kurwa... Przepraszam, ale... To się nie da inaczej powiedzieć. Ilu kurwa specjalistów, tyle opinii. I każdy co innego. Dlatego ja to w nic nie wierzę już, okej. Okay, wracamy, no kawałek przeszedłem, nie wiem ile. Zobaczę jak... Albo nie, teraz sobie włączę, ile mam do ciężarówki stąd. Prawie mile. Czyli tam i z powrotem będzie... Czekaj Marszał, chodź tutaj, chodź tu. Łapa do góry. Chodź tutaj, wejdziesz mu pod koła. No. Powaliło cię, patrz jak zasuwa. Czyli tam i z powrotem. Chodź, idziemy, wracamy. Będzie prawie 3 km. Tam daleko, daleko jest ten ulica. No daleko, no mówię. No koło kilometra, nie? Kilometr mam do tego. To taki porządny spacerek, jak na mnie. No. Dobra, idziemy leżeć teraz i czekać na telefon. Muszę się przespać, bo jestem niewyspany, a jak mi tu załadują, to chcę jechać do domu. Nie chcę tu siedzieć później, nie wiadomo ile. Ktoś tu opadł z sił. Powiem wam, ja idę cały czas tym samym tempem. Nie wiem, kto tu jest mniej wytrzymały. Bo co niektórzy zwolnili, niby dalej idą przodem, ale już jęzor na wierzchu wisi. Już tak nie szarpie, jak szarpał w tą stronę. Jak myślicie, na kogo szczekać? Ja już wiem, wy nie wiecie, bo się pokus zepsuł. Cicho już, cicho. Cicho, nie okrada nas. Ale jakby chciał tu wejść, to mu odgryź. Bierz go! Widzicie? I to są właśnie wolne mosty. Koleś mnie zaczął wyprzedzać. Zaczęło się wzniesienie. Dlatego ja nie jestem szybki. Ja na wysokich obrotach jadę, jak mam dużą prędkość. Ja przy 70 milach na godzinę, czyli jakieś 115 km na godzinę, mam praktycznie 1700 obrotów. Ale z wagą prawie 44 tysiące, no nie ma... żeby mnie ktoś wyprzedził pod górkę. Teraz na tym komputerze i na tych tryskach, jak ma normalną moc, pod górkę praktycznie nie zwalniam, bo takie wzniesienia. Teraz mnie ktoś wyprzedzi, bo ja wolno jadę, tylko mówię, pod górkę i no nie żeby on miał lekko, ale te 500 koni, właściwie to mówię właśnie, nie konie, znaczy konie mają znaczenie, konie, a tork, czyli te, jak to newtonometry, tak mówicie? Ale te mosty, jakie przełożenie na mostach? Jakbym miał szybsze mosty, miałbym niższe obroty podczas jazdy i no, z lżejszymi ładunkami lepiej się jedzie, nie? Ale tak jak mam ciężki ładunek, opatrzcie, znowu mnie dogania, ja nic nie robię, ja mam tempomat włączony, ustawiony, nic nie dotykam. I jak poczekajcie, bo teraz mnie wyprzedza. On może się teraz trochę szybciej rozpędził. To wzniesienie to takie bardzo krótkie. No ale jakby przyszła taka górka, no też ma ciężko, ma jakieś takie betonowe te, ale no bez przesady. On nie może ważyć więcej niż ja, bo ja jestem na maksa praktycznie załadowany. No mówię, pod górkę na tempomacie wymień. Także są wady i zalety tych mostów. No nie, ale jakbym kiedyś musiał robić, to na pewno bym zakładał szybsze, żeby szybciej się rozpędzać. O, przy rozpędzaniu, te biegi, Jezu, jak to trzeba wiedzieć, taki ślimak, nie? Jak się ze świateł rusza, no to nie nadgonimy niestety na tych mostach. No i obroty na... Obroty przy dużej prędkości są wysokie. Takie są wady.
Dojechałem na rozładunek, kto był na live, ten wie. Idziemy się zapytać, jestem 2,5 godziny przed czasem. Żeby chociaż drzwi dali. Oj, nie wezmą wcześniej. Może o drugiej. Kazał wrócić o drugiej. Jest za 10:12. No, takie miejsce. Szkoda słów. Szkoda szczępić ryja. Nie wiem, może sobie zamówię coś, żeby mi przywieźli do jedzenia, chociaż jakiś obiadek normalny, Uber Eatsa czy coś. Co im szkodzi rozładować? Nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. No nic, będziemy siedzieć sobie z pieskiem. Wróciłem o drugiej, 2 godziny siedziałem i był taki bardzo sympatyczny, młody człowiek. Był czarny, jak dla kogoś ma to znaczenie, dla mnie nie ma to znaczenia. Aczkolwiek to rzadkość, żeby był taki miły. I się wkurzył, że mi nie dali drzwi od razu, jak przyjechałem, tylko kazali mi czekać. Mógł, żebym cofnął do drzwi 19 tutaj i przyszedł, jak będę miał zielone światło po papiery. Fajnie, lubię, jak mam drzwi. Dużo miejsca mam, widzicie? To są schody, jak jest wejście obok, to jest fajnie. Dobrze, że tam nie muszę pomiędzy tamtych kolesi cofać. Tylko kół mi się nie chce przesuwać. Jeszcze wam pokażę tą oponę, co mi założyli, bo chyba wam nie pokazywałem. O, na Michelinie doklejony, no trochę widać, nie? Że był doklejony. Tej słabej jakości opony. Aha, a tu co to? Żeby się nie okazało, że później mi odpadnie. To mi się nie podoba tu. No dobra, ciul tam. Może wytrzyma. O, nie wygląda źle. Trochę mi się nie podoba tutaj te szpary. Ale co zrobię? Ta opona jest super, naprawdę. No, tamtą mam od Grzesia. Też jest super. Nic jej nie brakuje. Dobrze się wyciera. A tu mam te moje solkeny. Dobra, rwę plombę. Cofam do drzwi i zobaczymy, jak długo im zejdzie. Jest 2:00. Ale muszę przyznać, że bardzo dobra ta farba, którą malowałem. A już patrzcie na podkład. W ogóle podkład to się tak trzyma. No tutaj, ale tutaj to kładą cały czas tą metalową, tą plejtę. Nie wiem, jak to po polsku. I miałem malować cały. Tu też zacząłem tym podkładem. Widać, że on siedzi zarąbiście. Chciałem całe wymalować, może na jesień, jak się będę nudził. Naprawdę mam tyle kurde projektów w domu i nie w domu. Ten system muszę dopracować do końca, żeby działał. Agregat mam zamontować. Kurde ludzie, chlapacze, mam ramiona. No masakra jakaś. Nie mam, nie wiem, w co ręce wsadzić, dlatego nie robię nic. Najwspanialszy człowiek, jakiego poznałem od bardzo dłuższego czasu na załadunku. Nawet mi papiery przyniósł, mnie rozładowali, ja spałem. Okej, okay, jedziemy do domu, on mnie obudził. I też się o psa pyta. Ale naprawdę, to mnie kurde... To jest chyba bardzo uprzejmy człowiek. Dobrze, panowie. A, i panie. Ja kończę. Jadę do domu, tylko muszę dojść do siebie, bo obudził mnie teraz. Pukał mi w drzwi. Okej. Okay. No jeszcze się odezwę, jak jadę na parking chyba. Tak właśnie kończą bieżnikowane opony. Później leżą takie krokodyle na autostradach. Chodź, mam się wysikać.